Mameczki, z tej strony Miłosz. Dzisiaj sami możecie zauważyć, bardzo krótki odcinek, mam Magical Chesta. Było to tak, że walczyłem sobie chyba 3 minuty temu albo 4. Na balkonie. Walczę. Nagle wyskakuje Magical Chest. No. Na jakąś tam pojedynkę, przepraszam. I wyskoczyło mi Magical Chest. I o takie oczy. What? Z takimi oczami dziwnymi, nie? Nie. I mogę dostać legendę. Zabrałem w korzystnym walczyłem, więc za te 12 godzin ja się puszczę. Za te 12 godzin. Aha, czyli można dostać 2 epiki i 13 zwykłych kart. Dobra, razem 69 kart. Tylko nie jest liczba 69. Ta liczba mnie prześladuje. No dobra, ja za chwilę sobie puszczę. No i walczyłem sobie i jak tak wyskoczyło mi. Więc to jest naprawdę króciutki odcinek. Też pokażę nick, klan, deck, którym walczyłem, którym on walczył. I walk. Więc ja je sobie puszczam. Leć, śmigaj tam do puszczenia się. No i tutaj 1-0, naprawdę ta walka była cudowna. Ja jeszcze tutaj napiszę sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zobaczcie, to jest słaby mój atak. Tutaj mam to, ale nie będę otwierał, bo ja się tam przeszukuję na kolejny opening. Dobra, to przejdźmy do pokazywania tego wszystkiego. Nikt taki jakiś tam ma klan o graveyard miał. No, o graveyardzie miał. Teraz tak, wie w profil. No i taki miał profil. Wins 268. O, cóż, tyle wygrał. No. 150 crown chestów. To tak, jeszcze raz, jeszcze pokażę klan. Jest sam czy prowadzi? Jest liderem? Nie, nie jest liderem, jak uczynię. 17, więc jak jeśli chcecie pomóc, to pomóżcie. No i tyle było z tego pokazywania. Więc ja teraz sobie przejdę do tej walki. No i tak, ja to sobie może tak przesunę bardziej w dół, żeby powiedzieć jaki on ma ten. Jakie ma karty, jakie ja mam. Oprócz ja po prostu na pierwszy punkt jechałem z grubej rury, bo jeden po prostu jak sobie walczyłem pierwszy raz, jak sobie weszłem w walkę, zawalczyłem, to miałem drafta, czyli wygraną drawę. No po prostu nie wygraną, tylko przepraszam, nie wygraną, tylko zremisowaną. Też mi zremisował. No. Też dobrze, znaczy jak macie szansę z kimś zremisować, to po prostu z nim remisujcie i postarajcie się nie przegrać. A jeśli jest szansa wygrać, to z grubej rury jedziecie do wygrania, nie? Tak, to taki jest mój sposób. Ja tu se hogiem wyjeżdżam. Tutaj goblin bary, ale puściłem dwie do tego. Jedno normalne, jedno z lustra, bo miał graveyarda i po prostu chciałem się przed nim chronić. Po tym odcinku się pojawi bardzo fajny challenge. Tu zapuściłem hoga
I jak puścił tego zapa, to po chwili takie, a dobra, nie ma sensu rzucać tych, kurde, ma noga się tego rzuca z szafy. Nie ma sensu, już powiedziałem takie, a nie ma sensu już rzucać te szkieletonki do Hoga ani tego Rage'a. Po prostu powiedziałem, a nie masz sensu, nie? No tutaj sobie puściłem na Witcha Pekkę. Na tego, na Prince'a rzuciłem hordę minionów, która po chwili była zabita przez strzałki. No. I tyle. No i 60 sekund. Tutaj sobie zobaczcie. Prawie. I patrzcie, i teraz tak. Dorzuciłem sobie Rage'a do dużej paki. O kurde, co ze mną. No. Później już zaraz dużą pakę. Miałem te 30 sekund, jeszcze sobie poczekałem. No i kolega przegrał. A ja od razu taki modzi kończyst. O nie, przepraszam za to. Serdecznie przepraszam, ale z tego się to naprawdę nie spodziewałem na tym odcinku. Tego to ja przepraszam. Już podłączam telefonik. Już mój telefonik. No i 4 sekundy do tego zostało, 2, 1. I ja takie, a pewnie jakiś silverek, chest. Good game. Powiedziałem. I takie, what? I nagle ten magical chest wyskoczył. A ja takie, what? No, więc od tej walki wyskoczył mi magical chest. Jakby ktoś pytał, czemu jest ze mną to biało, to po prostu przeniosłem się, jest na moje krzesło, to przeniosłem się na łóżko moje. No więc tyle by było z tego odcinka. Subskrybujcie. Znaczy może jeszcze nie. Więc no, magical chest, spoko sprawa. Może zostanę legenda, więc ja trzymajcie się, ja po prostu kończę odcinek, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ten kanał, a jeśli dajcie subety, to jutro pod prostu dajcie 5 zł. Strzałka i narko!